Paśkiem się jechał na to. Chyba już wszystko. To się tak. Nic już nie zostało. I ty. Kolaylım şepey. Skończone. E işte. Na szczęście. Mukaddes. Zrobisz nam kawę? Yo, ben. Ja dziękuję. Ja poproszę. Yap, içeriz. Ben yemek yapacaktım. Chciałam coś ugotować, ale nie mam z czego. A ben gidiyorum şimdi alışveriş. Pójdę po zakupy. Nie, ja to zrobię, tylko rozłożę rzeczy. Wykluczone. Kadir Bey, ama nie tak się umawialiśmy. Tamam, wiem, ale dziś jesteście moimi gośćmi. Od jutra zrobicie, co chcecie. Zawarliśmy umowę. Proszę, pójdę po zakupy. Na co macie ochotę? Wybierz, co chcesz. Pojadę z tobą, pomogę. Niedługo przywiozą wodę. Dziękujemy. To są rzeczy do kuchni. Schowajmy je w piwnicy, żeby nie robić graciarni. Bu evin Dobrze. De eşyası var. Fazla kalabalık olmasın. Bence de. Güzel ev ama değil mi? Piękny dom. Böyle geniş ferah. Duży i jasny. Bizim orası Nasz taki nie jest. Ya şikayet Ale nie narzekam. Allah aşkına Dobrze, że mamy gdzie mieszkać. Ben işime dönüyorum. Wracam do pracy. Tu też jest sprzęt kuchenny. Nie zastawimy kuchni naszymi rzeczami. Żona? Pewnie tak. Szkoda. Piękna. Była taka młoda. Niech Bóg ma ją w swojej opiece. Przyniosłam wiadro. Gdzie je postawić? Zostaw. Masz coś do powiedzenia? Nie. Cwaniara. Spał. Jak dziecko. Jak niemowlak. Mój synek. Bebek gibi uyuyordu yavrum. Bebeğim uyuyordu. Leman'cığım, sen Powinnaş istersen odpocząć. Odana çık biraz dinlen, ha? Gece jandarma Gdy odbierałam telefon, myślałam, że Vural śpi. To wina Semsiego. Chciałam zajrzeć do syna, powiedział,
Żebym mu nie przeszkadzała. Ale jego już nie było. Gdybym wiedziała, powstrzymałabym go. Żyłby. Byłby przy mnie. Nie pozwoliłeś mi do niego wejść. Żałuję, że cię posłuchałam. Gdybym mogła... Już dobrze. Nie zniosę tego. Nie wybaczysz sobie. To twoja wina, bo mnie powstrzymałeś. Też straciłem syna. Cierpię. Weź się w garść. Nie krzycz. Nie dajesz mi przeżyć żałoby. Powiedziałeś, żeby go nie budzić. Twoje słowa. Niech śpi. Tęsknię za nim. Gdzie mój syn? Powiedz mu, żeby przestawił auto. Proszę odjechać. Nie czekam w kolejce. Stąd nie można brać pasażerów. Czekam na rodzinę. Na kogo? Na siostrę. Asu! Hacer! Hoş geldin fıstık. Witaj. Dur bakayım sana dur. Niech ci się przyjrzę. Ledwo cię poznałem. Wszyscy się gapią. Pięknie wyglądasz. Jak włoska aktorka. Zmieniłaś się. W końcu jestem sobą. Chodź. Zostałeś taksówkarzem? Dałaś mi tyle kasy, że musiałem coś z nią zrobić. Brawo. Kupiłem małą flotę. Pracuję i spłacam kredyt. Gratuluję. Dziękuję. Szef jest w porządku. Dogadujemy się. Bardzo się zmieniłaś. Bez przesady. Europa wyszła ci na dobre. Wypoczęła. Tęskniłem. Jedziemy do domu. Nie mam domu. Zawieź mnie do hotelu. Wróciłaś na stałe? Nie wiem. Muszę coś załatwić. Potem się zastanowię. Coś się wydarzyło ciekawego. Nic, po staremu. Mogłam nie wracać. Pewnie nie czytałaś gazet? Nie. A coś się stało? Nic. Nie kłam. Później pogadamy. Mów.
Dopiero przyleciałaś. Powiedz. Ten chłopak. Co z Mustafą? Nie, z tym drugim. Bogatym. Tym, co ci płacił za towarzystwo. Ural? Ural? Tak. Co z nim? Nie żyje. Był taki młody. Samobójstwo? Morderstwo. Pisali o tym w gazetach. Zamordował go mąż tej dziewczyny. Pobił go na śmierć. Mąż Fatmagul. Złapali go, siedzi w areszcie. Niemożliwe. Ale gorąco. Dawno nie jadłem lahmacun. Nie chciałem, żebyście gotowały. Jesteście zmęczony. Dziękuję. Kupiłeś tatar? Lubisz? Kerim też. Gorąco, zjem w domu. Murat, üstüne dökme alacağım. Pobrudzisz się, uważaj. Şöyle peçeteyle tut, daha rahat yersin. Murat! Gel oğlum buraya. Chodź, nie przeszkadzaj. Rahatsız etmiyorum. Nie przeszkadzam. Ona bak, gel dedim mi gel. Chodź, słuchaj, co do ciebie mówię. Nie denerwuj się. Nie czuję się najlepiej. Nie musisz z nią siedzieć przy jednym stole. Powinna być wdzięczna, że ją przyjęliśmy. Tak? Świetnie. Dobre wieści? Przekaż Kerimowi. Do zobaczenia. Będziesz mogła spotkać się z Kerimem. Wspaniale. Nie zaman? Kiedy? W przyszły czwartek. Wreszcie go zobaczę. Tylko z Fatmagul. A Meryem nie? Masz zgodę, bo jesteś żoną. A ona matką. Ale nieoficjalnie. Nic nie da się zrobić. Może wystarczy złożyć podanie. Pomyśl. Ważne, że ty się z nim spotkasz. Przekażesz mu dobre nowiny. W końcu go wypuszczą. Wtedy go wyściskam. Śmieją się i smucą jednocześnie. Nie rozumiem. Mam do nich iść? Siadaj. Nie chcą z nami rozmawiać. Mogę wstrzymać wypłaty odpraw na miesiąc. A jeśli nas pozwą? Ilu ludzi zwolniliśmy? 182 osoby. Zapewnimy, że odprawy wypłacimy za kilka miesięcy. Wątpię. Ludzie wiedzą, co się dzieje. Nie zgodzą się. Jesteśmy na dnie. Zbankrutujemy. Nie mów tak. Spotkam się z zagranicznymi kontrahentami. Liczę na Rumunię. Na pewno nas wesprą. Gdyby tak miało być, nie musielibyśmy ich prosić o pomoc. Co im powiesz? Dlaczego chcesz pożyczyć pieniądze? Myślę, co zrobić. Nie siedzę i nie biadolę. Szkoda, że nie mogę wyjechać za granicę. Więc się zamknij. Spokój.
Musimy przyspieszyć sprzedaż nieruchomości. Nasz dom skreśl z listy. Nie zamierzam się go pozbyć. Nie należy do ciebie, tylko do firmy. Możesz go odkupić. Ojciec już raz za niego zapłacił. Zapracował na niego. Dupek, jesteś tu tylko ze względu na twojego ojca. Co za niewdzięczność. Mogę się ciebie pozbyć w każdej chwili. Nie masz za grosz honoru, gnoju. Co się stało? Gówno się stało. Szukamy wyjścia z impasu, a wy się zachowujecie, jakby nigdy nic. Co mam zrobić? Pokaż chociaż trochę szacunku. Tylko walisz palcami w blat. Spójrz na mnie. Myślisz o niebieskich migdałach. Olej Melter. Dość. Niech idzie w diabły. Tylko Meltem mu w głowie. Jeden myśli o domu, drugi o żonie. Stoimy nad przepaścią, a wy macie to gdzieś. Co się dzieje? Nie pytaj. Po co mnie wyciągnęliście z aresztu? Cicho. Tu jest gorzej niż w pierdlu. Mam związane ręce, a Mustafa ten skur... Jestem bezsilny, a chętnie bym go zatarł. Bałeś się, że cię zabiję. Musiałeś się gdzieś schronić. Zemścił się na mnie, skur... A Meltem? Co mam zrobić? Myśl o sobie. Nie pamiętasz? Jesteś niewinny? To twój problem. Uważaj. Wszyscy mają cię na oku. Proces, śmierć Wurala, a teraz bankructwo. Jesteśmy na świeczniku, więc się zamknij i nie rób problemów. Nie rozumiesz? Nie widziałeś, jak Meltem na mnie patrzyła. Moja żona. Z tym człowiekiem. Ona już nie jest twoją żoną. Nie dam rady. Nie wytrzymam tego. Weź się w garść. Nie zachowuj się jak Wural. On się poddał. To brzemię go pogrążyło. Nie dał rady. Musisz być silny. Ciągle o nim myślę, bez przerwy. Dlaczego zostawiliśmy go samego? Po co wróciliśmy? Powinniśmy przy nim być. Dobrze, że cię tam nie było. Kerim by cię zabił. Nie darowałby ci. Zabił Wurala. Ciebie też by to spotkało. Mam rację? Ciesz się, że Kerim siedzi, bo musiałbyś się ukrywać. Yoksa şimdi kaçacak yer arardınız burada hötsört edeceğinize. O gece olmuş oldu. To się stało w dniu, w którym miało dojść do procesu. Tak, pisali o tym w gazetach. Dzień po twoim wyjeździe. Widziałam ich tego wieczoru. Naprawdę? Tak, na miejscu zbrodni. Cholera. Proszę się zatrzymać. Tu nie wolno się zatrzymywać. Proszę wrócić do auta.
Abla, Tekin yer. Słyszy pani? Hadi bin abla. Szybko. Kerim nie zabił Vurala. Vural płakał. Widziałam. Wysiadłam z samochodu, ale kierowca kazał mi wracać. Uspokój się. Kłócili się. Vural żył. Kerim go nie zabił. Rozumiem. Siadaj, uspokój się. Nie powinien siedzieć w areszcie. Nie jest zabójcą. Co robić? To nie twoja sprawa. Co robisz? Dzwonię do Mustafy. Muszę porozmawiać z Fatma Gul. Oszalałaś? Nie wtrącaj się. Fatma Gul musi wiedzieć, więc zawiadom policję. Narobisz sobie kłopotów. Kerim jest niewinny. Kto go zabił, jeśli nie Kerim? A jak ciebie oskarżą? Mam świadka, taksówkarza. Znasz go? Wiózł mnie na lotnisko. Też widział Kerima. Odpuść, to było 3 tygodnie temu. Jak go znajdziesz? Nie wiadomo, czy go widział. Oślepiły go światła nadjeżdżających samochodów. Myślisz, że będzie pamiętał? Może. Nawet jeśli nie wiemy, czy zezna prawdę, będzie się bał konsekwencji. Nie mieszaj się w to. Chodzi o sprawiedliwość i o zabójstwo. Odpuść, bo narobisz sobie kłopotów. Będziesz podejrzany. Nagle się wzbogaciłaś. Będą pytać, skąd masz pieniądze. Daj spokój. Mówisz, że go widziałaś. Skąd pewność, że nie wrócił i nie zabił Vurala? Widziałam, jak odjeżdżał. Zwariowałaś? Nie mieszaj się do tego. Zaczęłaś nowe życie. Nie zmarnuj go. Jeśli Kerim jest niewinny, to morderca jest na wolności. Co będzie, jeśli cię znajdzie? Zastanów się. Zamknięte. Wiem. Nie wiadomo, kiedy otworzą. Jest pan z policji? Ostatnio wielu się tu kręci, dlatego pytam. Właściciel tego domu zamordował człowieka. Wiem. Wyglądał na dobrego człowieka. Jego żona była bardzo sympatyczna. Należy pan do rodziny?
Kiedy wróciłeś? Przed chwilą. Nie słyszałam. Wracam do Leman. Jest w złym stanie. Dom zostanie sprzedany. Zobaczymy. Bądźmy dobrej myśli. Reset wykorzystuje sytuację. Chce się na mnie odegrać. Nie myśl w ten sposób. Nie bądź naiwna, robi to specjalnie. Nie denerwuj się. Może to i lepiej. Będę miał go na oku, dzień i noc. Resat proponuje, żebyśmy wyjechali do Amasya. Znajdziesz tam pracę. Co o tym myślisz? Nigdzie się stąd nie ruszę. Nie pozbędzie się mnie tak łatwo. To niedaleko. Nie poddam się. Nie dam się pokonać ani stłamsić. Będziemy mieszkać razem. Dom trafi na rynek. Kupimy nowy. Ja też się zemszczę. Proszę, nie pakuj się w kolejne kłopoty. I tak, mam ich na to. I tyle spraw na głowie. Jeśli ci się nie uda, możemy wezwać serwis. Dam sobie radę. Ktoś musiał mocno tym uderzyć. Chyba stworzeń jest uszkodzony. Moja żona go namalowała. Naprawdę? Jest piękny. To była jej pracownia, zanim zachorowała. Masz jeszcze inne? Wszystko, co namalowała, oddawała. Przestawmy go, żeby się nie stłukł. Były w moim pokoju. Gdzie je położyć? Na biurku. Cieszy się na myśl o spotkaniu z Kerimem. Przyszedł fax. Z zakładu medycyny sądowej. Chodzi o Kerima? Niedobrze. Nie wypuszczą go. Nie traćmy nadziei. Powiedz wprost, o co chodzi. Jest źle. Musimy mieć mocne dowody. Zostanie skazany? Gdyby się przyznał, zostałby skazany w oparciu o ten raport. Za nieumyślne spowodowanie śmierci. Nie ma się do czego przyznawać, nic nie zrobił. Wiem. Nie wierzysz mu? Tego nie powiedziałem. Przysięgał na Fatma Gül, ale nie jesteś przekonany. Jestem prawnikiem i mam podejrzanego. Myślisz, że mógł to zrobić? Wielu moich klientów, którym wierzyłem, ostatecznie przyznawała się do winy.
Yani Kerim de... Uważasz, że Kerim się przyzna? Hayır, öyle bir şey. Nie o to chodzi, ale muszę zachować obiektywizm i chłodny umysł. Szkoda, że nie powiedziałeś mi tego, zanim skłoniłeś nas do przeprowadzki. Żałuję. Keşke bizi buraya taşınmaya ikna etmeden önce söyleseydiniz. Nie mów tak. Wiesz, że nie mam do niego uprzedzeń. Już nie wiem, w co mam wierzyć. Jestem na niego zły. Ostrzegałem go. Wy też. Co zrobił? Nie posłuchał. Oczywiście nikt nie spodziewał się, że skończy się aż tak źle. Jesteśmy w trudnej sytuacji. Powiedz, że jeszcze jest nadzieja. Coś wymyślimy, nie martw się. Wyciągnę go, obiecuję. Właśnie to chciałam usłyszeć. Gönül defterinden sildin mi beni aman anam aman. Ey Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz. Gönül defterinden sildin mi beni aman anam aman. Bravo. Helalim abi. Yüreğine sağlık. Nieźle. Zagraj Finca nie trafi. Specjalnie dla ciebie? Pod rana prosisz, żebym śpiewał. Czarny? Hej, Karola. Kerim. Dalmış yine. Zaśpiewać ci? Var mı bir isteği senin için çalayım? Bir şey istemiyorum. Nie. Gelmiyorum aklına. Nic ci nie przychodzi do głowy? Yok, sen istersen. Graj, co chcesz. Może być Finca nie trafi? Evlerinin onu mersin, co? Evlerinin onu mersin. Piękna ludowa pieśń. Chciałam wyzdrowieć, móc znowu zaufać. Kiedy ci to powiedziałam, sama w to nie wierzyłam, ale czułam, że mi pomożesz. Pomogłeś mi, mimo że byłeś jednym z moich oprawców. Mogłeś odwrócić się ode mnie i odejść, ale tego nie zrobiłeś. Nawet gdy o to prosiłam. Anladım, çünkü seni tanıdım. Nie odwrócę się od ciebie. Elimden tuttuğun için değil. Bir borç öder gibi değil. Poznałam cię. Nie robię tego, bo mam wobec ciebie dług wdzięczności. Naprawdę ci ufam. Sana bizim için umut var mı hala? Będę przy tobie, bo w ciebie wierzę. Var demiştin ya bana. Przejdziemy przez to razem. Na pewno wszystko się ułoży. Umut hep var. Płaczesz? Sal. Dzięki. Sal. Hej, bak bakayım. Ağlıyor mu lan?
Zobaczysz się z żoną w przyszłym tygodniu. Czym się martwisz? Gdybym ja miał kogoś bliskiego, tańczyłbym z radości. Nie zimno ci? Nie. Sprawiłem ci przykrość. Przepraszam. Nie wyraziłem się jasno. Chyba jestem przewrażliwiona. Dlatego tak to odebrałam. Ale masz rację. Jesteś profesjonalistą. Musisz wszystko brać pod uwagę. Człowiek sobie nie może ufać. A co dopiero komuś innemu? Naprawdę chcę mu pomóc. Wiem. Przyjąłeś nas pod swój dach. Nie chciałam cię urazić. Nie zrobiłaś tego. To dobrze. Cieszę się, że tu jesteście. Głos i światło. Ten budynek na powrót stał się domem. Dzięki tobie. Bardzo ci dziękuję. Ben çok teşekkür ederim size. Yerini ya da nie może przywyknąć. Çok zor uyudu. Nie śpi. Çok zor uyudu. O da hepimizi uyutuyor. A my nie śpimy przez nią. Kim przez kogo? Meryem. Flirtuje z tym prawnikiem. Oh, bu avukatla finger finger ha. Bak, demin. Nie obgaduj. Alma kimsenin günahını. Rahmi. To jasne jak słońce. Spójrz, jeśli mi nie wierzysz. Rozmawiają i ciągle się śmieją. Znowu to samo. Obiecałaś, że przestaniesz mówić o innych. Tak nie można. Tylko rozmawiamy. Nie chcę tego słuchać. Nie wierzysz mi? Już wiem, po co nas tu sprowadziła. Wykorzystała Fatma Gül, żeby być przy nim. Przestań. Odejdź stąd. Zostaw ich w spokoju. Co robisz? Uspokój się. Co się stało? Co się dzieje? Boli cię żołądek? Słyszysz? Dostaję skurczy, gdy się denerwuję. To moja wina? Przepraszam. Mam zawołać Ebę? Nie, nie przeszkadzaj jej. Może coś się stało. Wiesz, że mam rację. Zawsze. Spełniło się wszystko, co mówiłam o Fatma Gül. Przewidziałam, że będziemy mieć kłopoty. I widzisz, co się stało? Spełniły się moje najgorsze obawy. Bunun dikine gitti gitti ortalığı karıştırdı. Przez kogo ten chłopak zginął? Kimin yüzünden öldü o çocuk? Hmm? Przez kogo Kerim siedzi w więzieniu? Kim katil oldu? Söyle bakalım. Kerim katil. Kerim nikogo nie zabił. Kimseyi öldürmedi o. Ah, iki tane. Młodzi chłopcy. Tövbe tövbe. Jeden w grobie, drugi w celi. Mieszkamy w cudzym domu. Co się z nami stało? Kimin yüzünden ha?
Fatma Gül nie poczuwa się do odpowiedzialności, tylko krytykuje mnie za każde słowo. Nie mam racji? Sus bari, sus. Już dobrze, nie złość się. To mnie nie prowokuj. Tamam, sustum. Milczę jak grób. Napijesz się wody? Mleka. Süt. Dobrze. Zaraz przyniosę. Tamam, bekle sen. Hemen getiriyorum.